Szanowni Państwo, bardzo proszę o uwagę. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 47. sesję Rady Miejskiej Gminy Miejskiej. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Serdecznie witam radnych Rady Miejskiej Gminy Miejskiej oraz radnego powiatu lubelskiego pana Piotra Kędrowskiego. Witam burmistrza miasta i gminy pana Andrzeja Jakińskiego, skarbnika gminy panią Dantę Kalupę. Bardzo serdecznie witam naszego dzisiejszego gościa, panią Józefę Tomczuk. Witam również sołtysów i mieszkańców gminy przybyłych na dzisiejszą sesję. Proszę Państwa, planowany porządek obrad wygląda następująco. W punkcie pierwszym zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 sierpnia 2018 roku. W punkcie drugim podjęcie uchwał w następujących sprawach. Przyznania honorowego tytułu zasłużony dla miasta i gminy Miejskiej i przyznania nadania honorowego obywatelstwa gminy Miejskiej. Punkt trzeci przewiduje informacje burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy Miejskiej oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Punkt czwarty przewiduje podjęcie uchwał w następujących sprawach. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, w sprawie zmian budżetu na rok 2018, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Miejskiej z dotychczasowym dzierżawcą i mamy takie dwa projekty. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miejskiej na czas odznaczony 10 lat. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Miejskiej na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miejskiej. Kolejny w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziału i ostatni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziału. Punkt piąty to informacja o działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty interpelacje, zapytania, wnioski, opinie. Punkt siódmy sprawy różne. Punkt ósmy informacje i komunikaty, korespondencja Rady. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do ustanowionego planowanego porządku obrad? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Państwo, sygnalizowałem również tę sprawę na komisji. Proponuję do punktu czwartego wprowadzić projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę studni na nieruchomościach zabudowanych w budynku mieszkalnym. Proponuję, żeby to był podpunkt A, a pozostałe przesunęły się po prostu w kolejności. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma inne wnioski? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek, aby w punkcie czwartym wprowadzić nowy podpunkt A. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie budowy studni. Tak? Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że 11 głosami za, bo przybyła Pani Radna. Przyjęliśmy tę poprawkę. Poddaję pod głosowanie porządek obrad wraz z naniesioną poprawką. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że porządek obrad
przyjęliśmy jednogłośnie. Wobec powyższego przechodzimy do realizacji punktu pierwszego. Czy ktoś z Państwa chciał zgłosić uwagi do protokołu z dnia 30 sierpnia 2018 roku? Nie widzę, poddaję protokół pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że protokół przyjęliśmy 10 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Do podjęcia dwóch szczególnych, bardzo miłych uchwał. Bardzo proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie uchwały w sprawie przyznania honorowego tytułu zasłużony dla miasta i gminy. Proszę Państwa, uchwała numer 47 przez 414 przez 18 Rady Miejskiej Gminy Mielec z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przyznania honorowego tytułu zasłużony dla miasta i gminy Mielec. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Gminy Mielec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyznaje się honorowy tytuł zasłużony dla miasta i gminy Mielec pani Annie Stepnickiej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Mielec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy macie Państwo pytania, uwagi, wnioski do projektu uchwały? Jeżeli nie, to proszę o jej procedowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał? Z wielką przyjemnością ogłaszam, że uchwałę przyjęliśmy jednogłośnie, 11 głosami za. Pani Stepnicka nie mogła być dzisiaj obecna na sesji, o czym już Państwa informowałam, ale wystosowała do Rady pismo i bardzo bym prosiła Pana Wiceprzewodniczącego o jego odczytanie. Pismo jest skierowane na ręce Pani Przewodniczącej. Samym pośrednictwem do Rady. Tak jest. Jestem bardzo wzruszona i szczęśliwa z powodu nadania mi tytułu zasłużony dla miasta gminy Mielec. Jest to o tyle ważne, że już kilkanaście lat temu wycofałem się z życia publicznego, a jednak nadal są osoby, które mnie pamiętają i doceniają mój wkład w rozwój gminy. Pracowałem 30 lat zawodowo i społecznie. Jako radna początkowo w gminie Leśna, do której terytorialnie należał niegdyś Giebuntu, jak i radna gminy Mielec. Dzięki swoim staraniom moim staraniom przeprowadzono liczne remonty w szkole w Giebuntowie, doposażono szkołę w niezbędny sprzęt i liczne udogodnienia. Wspólnie z kołem LZS oraz młodzieżą wybudowaliśmy, oddzieliliśmy boisko przy szkole, gdzie odbywały się zajęcia rekreacyjne i rozgrywano mecze drużyn z całej gminy. Przyczyniłam się do budowy kaplicy na cmentarzu w Giebuntowie oraz posadowienia biaty na przystanku. Nawiązałam współpracę z giebuntowskimi zakładami przemysłu bawełnianego, które wspierały organizowane przeze mnie akcje, m.in. szklanka mleka dla uczniów. Otoczono również opieką kilka osób starszych z naszej wsi. W związku z tym, że pracowałam w trzech szkołach, podstawowa, zawodowa i rolnicza, a także w wieczorówce dla dorosłych, przeżyłam kulturę wśród całej społeczności lokalnej. Jestem dumna z moich osiągnięć, gdyż do dnia dzisiejszego pamiętają o mnie moi przyjaciele, znajomi i byli uczniowie. Odwiedzają mnie, ślą życzenia z okazji świąt przez urlopy. Niestety mój obecny stan zdrowia nie pozwala uczestniczyć mi w dzisiejszej uroczystości. Dlatego za pośrednictwem Pani Przewodniczącej pragnę wszystkim podziękować za to ogromne wyróżnienie. Życzę Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym oraz dużo satysfakcji w pełnieniu ról społecznych. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko. Serdecznymi pozdrowieniami i podpis Pani. Tak jak rozmawialiśmy za tydzień, to znaczy za tydzień we wtorek wybierzemy się z delegacją do Pani Stepnickiej, żeby uroczyście wręczyć jej honorowy tytuł. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego projektu uchwały do nadania honorowego obywatelstwa gminy Mielec. Znowu poproszę Pana Wiceprzewodniczącego o czytanie
Szanowni Państwo, uchwała nr 47/415/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 27 września 2018 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Mirsk. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Na wniosek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Mirsku oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Izerskie Bogdanki po uzyskaniu pozytywnej opinii stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Mirsk nadaje się honorowe obywatelstwo Gminy Mirsk pani Józefie Tomczuk jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania w dowód wdzięczności za długoletnią pracę społeczną, zaangażowanie i oddanie na rzecz rozwoju środowiska kulturalnego i społecznego Gminy Mirsk. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Mirsk. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam z wielką przyjemnością, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pozwólcie Państwo, że na chwilę opuścimy to miejsce. Odejdziemy do nas. Pani Luberko, serdecznie gratuluję, naprawdę tak musi być. Została Pani doceniona za tą pracę, którą Pani włożyła w rozwój. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Na tym się nie kończy. Zachęta do dalszej pracy. Przepraszam. Proszę bardzo. Bardzo przyjemnie, że mogę Wam gratulować takiego sukcesu, który w rzeczywistości się Pani należy przed wielu lat. Pracujemy razem i jest Pani naprawdę bardzo aktywnym człowiekiem. Na każdym polu życzę dalej takiej aktywności, a przede wszystkim bardzo dużo zdrowia. Zdrowie najważniejsze. Ja myślę, że brawa tym lepsze. Wszystkich emerytów i rencistów składamy wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim i dalszej pracy na przyszłe lata. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja słyszę, że Pani lepiej mówi, dlatego pytam. 4 dni leżałam i nie mogę jeszcze mówić. No, Józia, wszystkiego dobrego. Cieszę się, bo Ci się to należało. Dziękuję jednak radnym, że uznali, że jestem tego tytułu zaszczycona. No i mogę tylko podziękować. I uważam, że to jest tylko do dalszej pracy. Zachęta, bo to coś może być innego. Za to kształtowo pracę, bo w tej chwili mogę powiedzieć, pracuję tylko społecznie 54 lata. To chyba wystarczy na razie. A dalej mi się dalej pracować. Bo staram się być radną dalej na nowo. Nie ma emerytury. No właśnie. Dla takich ludzi nie ma emerytury. To są ludzie, którzy powinni non-stop pracować i dawać przykład innym. Bo młodzi nie bardzo chcą społecznie pracować dzisiaj. No Józia, a my ci pomagamy, to młodzi jest. Pani mówię. Szanowni Państwo, przechodzimy do wysłuchania wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Szanowni Państwo, przedstawiam informację z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Rada Miejska Gminy Mirsk 15 stycznia 2018 roku uchwaliła budżet na rok 2018. Plan dochodów został ustalony w wysokości 51 279 677 zł 76 groszy. Natomiast plan wydatków w wysokości 59 947 556 zł 85 groszy.
Deficyt budżetu ustalono w wysokości 8 667 879 zł 9 groszy i przychody budżetu ustalono w wysokości 19 109 659 zł 13 groszy. Rozchody budżetu ustalono w kwocie 10 441 780 zł 4 grosze, z tytułu spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, spłaty kredytów bankowych oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie sprawozdawczym Rada Miejska Gminy Mirsk dokonywała zmian w budżecie pięciokrotnie. Burmistrz z tytułu otrzymanych dotacji celowych, przeniesienia wydatków między rozdzielonymi paragrafami dokonywał zmian w budżecie sześciokrotnie swoimi zarządzeniami. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi dochody 51 513 921 zł 51 groszy, a wydatki 68 701 838 zł 80 groszy. W pierwszym półroczu spłacono kwotę 284 704 złote 13 groszy kredytu zaciągniętego przez gminę. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 12 941 218 zł i 7 groszy. W okresie sprawozdawczym zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 22 664 210 zł 48 groszy w postaci kredytu bankowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 6 533 724 zł i 4 grosze. W postaci pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 16 130 486 zł 44 groszy. W okresie sprawozdawczym zostały zaplanowane również rozchody budżetu w kwocie 9 591 092 zł 4 grosze. Te rozchody są planowane z tytułu spłaty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z tytułu spłaty kredytów oraz wierzytelności wobec firmy Elpas. Relacja łącznej spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem wynosi 18,1%. W okresie pierwszego półrocza realizowane były inwestycje. Inwestycji realizujemy 29, z czego zaawansowanie na okres pierwszego półrocza na planowane wydatki 36 403 692 zł 47 groszy, zrealizowaliśmy 12 682 183 zł 38 groszy. Oczywiście aktualnie większość tych inwestycji jest już praktycznie albo zrealizowana, albo na wysokim stopniu realizacji, ale jak powiedziałem, w okresie pierwszego półrocza część zadań jeszcze była nierealizowana. Realizowaliśmy również fundusz sołecki, który był zaplanowany, szanowni państwo, w kwocie 269 770 zł 82 grosze. W pierwszym półroczu zrealizowano na kwotę 49 951 złoty 46 groszy. Oczywiście w dniu dzisiejszym ta sytuacja wygląda inaczej. Więcej środków zostało już wydatkowanych na realizację funduszu sołeckiego. Praktycznie jesteśmy już na finiszu. Ostatnie zadania są realizowane przez sołectwa i pracowników. Szanowni państwo, jeśli chodzi o dochody naszego budżetu, tak jak wspominałem, że po zmianach one miały wynosić 51 513 921 zł 51 groszy. Za pierwsze półrocze zostało zrealizowane w wysokości 43,8% na ogólną kwotę 22 541 164 zł 10 groszy. Oczywiście wpływ tutaj na to realizację ma wykonywanie inwestycji, a szczególnie płatności, które są od realizacji uzależnione. Jeśli chodzi o takie właściwe realizacje źródła dochodów, to
Dochody z podatków i opłat mamy zrealizowane na półrocze 52,4%, czyli przekraczamy te granice 50%. W pozostałych dochodach mamy 104,5%, w dotacjach celowych z budżetu państwa mamy 51,9%, więc te akurat pozycje dosyć dobrze są realizowane. Szanowni Państwo, oczywiście jak zawsze mamy również zaległości podatkowe, które na 30 czerwca łącznie wynosiły 8 542 460 zł 1 grosz i w zasadzie należy się skupić na dwóch pozycjach: podatek od nieruchomości 5 020 000 12 zł 11 groszy i zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 2 510 258 zł 63 groszy. Te dwie pozycje można powiedzieć to jest 7,5 miliona na 8,5 miliona zaległości. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, są to zaległości firm, które albo już nie funkcjonują na terenie, upadły, pozostały tylko ich zaległości i trzeba czekać w czasie na zakończenie pewnych procesów upadłościowych bądź egzekucji. Jeśli chodzi o zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny, również tu jest bardzo ograniczona możliwość realizacji zaległości i dlatego tak wyglądają te nasze zaległości. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu, to plan mamy ustalony na 68 701 838 zł 80 groszy. I on został zrealizowany w 42% na ogólną kwotę 28 874 167 złotych i 2 groszy. W okresie pierwszego półrocza na działalność bieżącą wydatkowaliśmy kwotę 16 191 983 złote 64 grosze, co stanowi 23,6% wydatków ogółem. Natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano 12 682 183 złote 38 groszy, co stanowi 18,5% wydatków ogólnych. Jeśli chodzi o strukturę poniesionych wydatków, to w tegorocznym budżecie najwięcej wydajemy na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, bo 36,7% naszego budżetu, ale jest to efekt realizacji tego dużego zadania budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Biebutowie. Kolejnym poważnym udziałem tutaj w wydatkach to jest tradycyjnie oświata i wychowanie 20,6% i rodzina, czyli te wydatki tak zwane 500 plus 300 plus 14,4%. W budżecie na rok 2018 dla organizacji pozarządowych zaplanowano dotację celową na ogólną kwotę 291 tysięcy złotych. Był zorganizowany konkurs, przyjęto oferty i wydatkujemy środki na ratownictwo, ochrona ludności 5 tysięcy złotych, pomoc społeczna 15 tysięcy, kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i promocja gminy 18 tysięcy złotych i kultura fizyczna i sport. W pierwszym półroczu odbywały się spotkania z organizacjami pozarządowymi, podpisaliśmy umowy na realizację określonych zadań i w okresie sprawozdawczym przekazaliśmy kwotę 180 tysięcy 500 złotych kwoty planowanej. W budżecie na 2018 rok zaplanowano również środki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii i ten program obejmował kwotę 166 149 zł i został zrealizowany na kwotę 96 806 zł 65 groszy, to jest 58,3% plan. Szanowni Państwo, bardzo szczegółowo zostały podane wszystkie informacje dotyczące realizacji naszego budżetu. Bardzo szczegółowo, opisowo zostały przedstawione inwestycje. Ja może tak w skrócie tylko o inwestycjach kilka zdań, o tych zadaniach. Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym. Konkurs zorganizowany, cała kwota została rozdysponowana, podpisano umowy, w tej chwili są rozliczenia.
Zakup naczepy transportowej z Rębce N18 został zrealizowany. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w gminie Lisk nie został zrealizowany z prostej przyczyny, bo jeszcze Dolnośląska Służba Drogi Kolei nie podjęła decyzji o przeprowadzeniu przetargu. W sprawach różnych oczywiście będę do Państwa wnioskował w kwestii dotyczącej tego chodnika, o czym rozmawialiśmy na posiedzeniach komisji. Budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Zdrojowej w Lisku. Realizacja przewidywana jest od miesiąca października. Przetarg przeprowadzony. Dzisiaj też Państwo wiecie z posiedzeń komisji, musimy troszkę środków dołożyć. Że tak powiem, jak tak zostanie to przyjęte, to w poniedziałek będę podpisywał umowę z wykonawcą. Przebudowa mostu drogowego na potoku Mrożynka. Temat zrealizowany, zakończony, odebrany. Przebudowa drogi gminnej Mląż-Przecznica. Taka sama sytuacja. Zrealizowaliśmy, zakończono zadanie. Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Karłowiec. No to zadanie pojawia się praktycznie co roku, ale kwota jest za mała, żeby sołectwu taką nieruchomość zakupić, chyba że w przyszłym roku Rada uzna, że przez tych kilka lat, które sołectwo pozostawia te środki do dyspozycji gminy, no będziemy mogli jakby podjąć decyzję, że poza jakby funduszem, czy dołożyć do funduszu, żeby zakupić tą działkę na potrzeby sołectwa. Ale to mówię, to jest jakby przyszły rok. Za tą kwotę niestety nie uda się zakupić działki, o jakiej tam powiedzmy sołectwo marzy. Zakup nieruchomości na rzecz gminy Mielsk. Tu zostało to już zrealizowane. Chodzi o zapłacenie udziału w świetlicy w kamieniu, jak również zakup sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanej przez osobę fizyczną. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gminie Mielsk. Niestety tutaj nie realizujemy tego zadania, bo trzy nabory na wykonawców nie dały pozytywnego skutku. Wystąpiłem do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji tego zadania na 1 września przyszłego roku. Gdyby była taka akceptacja, myślę, że okres zimowy i nowy sezon budowlany pozwoliłby tych wykonawców pozyskać. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsk. Zadanie praktycznie jest na ukończeniu. Wszystkie budynki, czyli 6 wspólnot i 3 budynki komunalne będzie zakończone do końca września, mamy zakończenie tych robót. Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Alei Wojska Polskiego w Mielsku. Temat też jest zakończony, w tej chwili tylko trwają rozliczania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów gminy Mielsk, projekt pod nazwą remont od nowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mielsk. Też temat dosyć trudny, bo też dwa przetargi nie przyniosły żadnych efektów. W tej chwili na podstawie zapytania ofertowego możemy mieć około 13 budynków z wykonawcami. Zostaje nam jeszcze 5 do poszukiwania. Tu już przesunęliśmy termin maksymalnie do końca kwietnia, bo tyle można. Więc no mówię, 13 budynków w zapytaniu ofertowych będzie miało swoich wykonawców, bo takie deklaracje są. Natomiast jeszcze 5 budynków musimy postarać się albo namówić tych, którzy już robią, albo poszukać nowych. Informatyzacja Urzędu Gmin Lubomierz, Mińskie Kowice, Bleń. Temat zakończony i realizowany. Są tu 3, że tak powiem, pozycje. Rozbudowa budynku remizy OSP, bo część środków jest z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krowica, część z Orłowic, a gro środków jest z budżetu gminy. Temat jakby przesuwa się ze względu na problemy z dokumentacją i uzgodnieniami. Być może zakończy się to w miesiącu październiku. Będziemy mogli już poszukać oferenta, który mógłby już w listopadzie rozpocząć te prace. Wtedy na zasadzie niewygasających wydatków do czerwca przyszłego roku. Myślę, że spokojnie w wykonawstwie jest to do zrealizowania. Modernizacja budynku remizy OSP w Mielsku. Zadanie zostało zakończone, było realizowane w ubiegłym roku i w tym roku. Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych. Nie my to realizujemy, tylko przekazujemy kwotę. To Państwowa Straż Pożarna. Na razie nie mamy informacji, na jakim to jest etapie i kiedy się zakończy. Środki są przygotowane do przekazania. Przebudowa pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Giebutowie. Temat został na wakacjach początkiem września zakończony, także dach w szkole podstawowej w Giebutowie jest nowy i zakończony w terminie.
Budowa kanalizacji wodociągowanie gminy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w Giebutowie. Temat również został zakończony. Aktualnie też trwają rozliczenia i przygotowania do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, no to tutaj jest propozycja z naszej strony uzgodniona w sierpniu, że możemy z tego zrezygnować na rzecz budowy studni. Zakup karuzeli tarczowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kierczyn oczywiście zrealizowane. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii oświetleniowej na terenie miasta i gminy Mirsk. To zadanie w ubiegłym roku było wykonane, no, znajduje się u nas cały czas w inwestycjach, ponieważ jak Państwo wiecie, całą kwotę zapłaci wykonawca i my tylko co roku, co miesiąc spłacamy ratę, w związku z czym no, musimy o tym pisać, bo są środki tak zwane inwestycyjne. Doświetlenie drogi powiatowej numer 2498 i drugie inwestycja oświetlenia Górnego Rębiszowa. Kredyt już jest uruchomiony, spłynęły oferty, o których w przyszłym tygodniu będę z wykonawcą rozmawiał, bo na Rębiszowie można powiedzieć jest, mieścimy się w kosztach, natomiast w Mirsku już nie. Jeszcze czeka mnie rozmowa z wykonawcą, być może uda się troszeczkę zmniejszyć te wynagrodzenie. Dolnośląski projekt rekultywacji, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu. Zadanie zrealizowane przez Dolnośląski projekt rekultywacyjny, spółka, w której jesteśmy udziałowcem. I tam już trwają prace rekultywacyjne, one potrwają do kwietnia 2019 roku. Przebudowa środowiskowego klubu profilaktyczno-integracyjnego celem utworzenia klubu integracji społecznej w Mirsku. Zadanie jest realizowane. Państwo już z Placu Wolności możecie zauważyć, że zmienia się elewacja. Dach jest zrobiony i we wnętrzu dużo prac już jest zrobionych. Termin zakończenia jest lipiec przyszłego roku. Budowa zaplecza sportowego klubu sportowego Kwisa Mroczkowice. No tutaj mamy temat też jakby zakończony w zadaniu, bo wykonana została dokumentacja. Jest stosowne pozwolenie na budowę. No i temat do realizacji w latach następnych. Szanowni Państwo, jest też informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej. Jak Państwo widzicie, no niestety wyniki finansowe są ujemne. Wynika to z ogólnej sytuacji zakładu i naszych mieszkańców. Nie jest to może jeszcze sytuacja zła, ale na pewno trzeba się nad tym tematem mocno zastanawiać. Na szczęście największe zobowiązania zakład ma w stosunku do gminy no i do wspólnot mieszkaniowych. Natomiast zewnętrzne podmioty są tu w mniejszości, bo jak Państwo zauważycie, około 20 tysięcy to są zaległości do Taurona i ewentualnie innych zewnętrznych podmiotów. Więc tutaj no troszkę można powiedzieć łatwiej jest nam jako gminie, bo nie będziemy oczywiście natychmiast roszczeń wysuwać. Czekamy na, jako gmina, na ewentualnie nowego dyrektora, który będzie musiał przyjrzeć się sytuacji i zaproponować, jakie rozwiązania przyjąć dla zakładu. Jeśli chodzi o bibliotekę publiczną, to oczywiście tutaj jest finansowana z budżetu gminy, w związku z czym nie ma żadnych zagrożeń w kwestii realizacji swoich zadań. I jeśli chodzi o SPZOS, stabilna sytuacja, realizacja przychodów jest 52,4%, a w kosztach 54,9%. Nie ma też w tej chwili żadnych tam problemów finansowych. Na dzień 30 czerwca posiadane środki pieniężne to jest 71 395 zł, to jak na SPZOS jest sytuacja prawidłowa i przyzwoita. To tyle, Szanowni Państwo, gdyby były pytania, będziemy z Pani skarbnik odpowiadać. Dziękuję, ale Pani pytania to wystąpienia przewodniczących poszczególnych komisji stałych rady. No, trzymajmy się scenariusza. Nie. Najpierw opinie poszczególnych komisji, a później dyskusja, jak najbardziej pytanie, jak najbardziej uwagi. Kto z Państwa chce? Bardzo proszę, przewodnicząca komisji.
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia i Spraw Socjalnych pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący Szybylski. Komisja Rolnictwa i Środowiska pozytywnie opiniuje informację burmistrza o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Dziękuję. Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan radny Rolnicki. Komisja Rewizyjna z uwagą, że tak powiem, dokonała analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze, opiniuje pozytywnie, również jeżeli chodzi o WPI. Natomiast no, z taką troską i uwagą i niepokojem, tak jak sam pan burmistrz mówił, przygląda się funkcjonowaniu ZGKiM-u i myślę, że to jest zadanie dla następnej rady. Wiemy o tym, że ludzie odchodzą na emerytury, 15 osób w ciągu 2 lat. Także to jest przed wyzwanie dosyć duże i to jest wyzwanie dla następnej rady. Czy zachować w takim układzie, czy ten zakład, czy włączyć do w ramach urzędu, żeby funkcjonował, czy powołać spółkę na zasadzie prawa handlowego. W każdym razie pozytywnie oceniamy. Komisja Rozwoju i Ekonomii Rozwoju przyjęła informację o wykonaniu budżetu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku. Dziękuję. Jeszcze proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Odnośnie tejże informacji. Uchwała nr 7, łamane przez 1, łamane przez 2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dnia 7 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Mirsk informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Joanna Stryska, przewodnicząca, Elżbieta Piekarska-Członek, Arkadiusz Babczuk-Członek wydaje opinię pozytywną o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Mirsk informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2018. Dziękuję. Teraz dyskusja się zaczyna. Bardzo proszę, pan radny Daszek. Panie burmistrzu, pytanie, na ile jest złożony w tej chwili bazalt? To się kiedy zostały dyskusje wobec gminy i czy spłaty założenia wpływają na pogodę jakiekolwiek? Czy są jakieś pieniądze? W tym roku, czy w tym roku, tak. To znaczy tak, jeśli chodzi o bazalt SA, który już nie funkcjonuje, bo jest w likwidacji, z tego co pamiętam, to było około 700 tysięcy oczywiście plus odsetki i tam spłaty nie ma i raczej nie należy się spodziewać, bo tam żadnego majątku nie ma. No i została jeszcze opłata eksploatacyjna 440 tysięcy. Natomiast Pribaza Rekultywacja, który dzisiaj prowadzi działalność na rekultywowanym złożu, płaci na bieżąco. Zostało nam jeszcze z Pribaza Glogistik, czyli tam, który, no, ta część, która funkcjonowała w Kłopotnie, około 200 tysięcy złotych niezapłacone. Jest to wszystko oczywiście u komorników i gdyby tylko się coś pojawiło, to no to będzie do nas wpłacone. Także w tej działalności, która trwa, nie ma. Natomiast tych działalności, których już nie ma, pozostały zadłużenia. Proszę, kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę. Materiały dostaliśmy bardzo wcześnie, mogliśmy je dokładnie przeanalizować. Bardzo proszę pan radny powiatu lubelskiego. Ja proszę państwa, bez jakiegoś upoważnienia, oczywiście chciałem państwu przekazać taką informację ze stanie sesji. Pan burmistrz był obecny, pani Kierta Janowska też była obecna, usłyszeli te słowa. Pan starosta bardzo serdecznie dziękował i za współpracę z państwem właśnie dotyczącej inwestycji powiatowej na terenie gminy Mirsk. Jesteśmy wystawiani jako wzór współpracy. Jeśli chodzi o 5 gmin, jest zawsze pokazywane, że ta współpraca przekłada się na naprawdę ciekawe inwestycje. Także tutaj przekazuję dla państwa podziękowania.
może informacje, tak? Podziękowania, że pan burmistrz otrzymał na własne ręce. Ja już raz pokazuję, że dobra współpraca pomiędzy dwoma organami jednostek samorządu terytorialnego skutkuje tym, że nasza gmina jest pokazywana naprawdę w wielu miejscach powiatu jako bardzo dobra współpraca. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Teraz sobie pozwolę udzielić głos i tak troszeczkę autocem tego, co mówi pan radny Rady Powiatu Lubelskiego. Ja bym naprawdę przyklasnął na tym 100%, gdyby nie fakt, że przez całą kadencję, przez 4 lata nie zrobiono nic na drodze Gierczyn, Drogica-Gierczyn. Tam jeden odcinek odręcznika do Przyczynicy zrobiono, jeździ się zupełnie inaczej. Były obietnice, że będzie ta droga sukcesywnie, etapowo robiona. No i gdzieś się to wszystko rozwiało niczym tym. A ta droga jest po prostu rozjeżdżona, zajeżdżona. Być może teraz pan premier obiecuje nowe, dosyć duże pieniądze na drogi lokalne. Być może teraz sobie się uda coś tutaj zgarnąć. Zapytam, czy pan radny coś na ten temat mógłby jeszcze dopowiedzieć? Bardzo proszę. Proszę państwa, no, droga jest traktowana jako całość, tak? Kędziszów, Korowice, Orłowice, także tutaj. Państwo pamiętają, że długość to jest bodajże 7,8 km i to była główna przeszkoda, tak? Kiedyś nie można było uzyskać dofinansowania na fragmenty dróg, dlatego ta droga była przecież przez kilka kadencji, można powiedzieć, to nie jest sprawa ostatniej kadencji, przecież ja pamiętam, chyba w trzeciej kadencji już się o tym mówiło. No pół drogi mamy zrobione, tak? W najlepszym przypadku jedna trzecia. Jeden z tych odcinków, tak? Do wsi Przesznica, tak? Został drugi fragment. Już nie będę trzeci fragment. Nie będę się teraz boksował na ten tym bardziej, proszę państwa, że wniosek jest złożony, droga jest planowana, no w tej kadencji, jak już wiadomo, został chyba finisz, już nie da się tego zrobić. Ale jakie są perspektywy, jakie są nadzieje na przyszłość? No to już mówię, jest złożony wniosek, tak, w tej chwili, dokumentacja jest przygotowana, to jesteśmy w dobrym myśli, że to w najbliższej kadencji. Proszę państwa, ale tak naprawdę w porównaniu z innymi gminami powiatu łowieckiego, to sytuacja na drogach powiatowych naszej gminy jest naprawdę bardzo dobra. Także tutaj tak naprawdę jest jedyny fragment, który pozostał. Tak? Sam pan Makowski przyznał, że to jest najgorszy fragment drogi powiatowej. No i dlatego, że był taki długi cały ten odcinek, bo to jest 6,8. Natomiast, proszę państwa, no ja nie chciałbym tutaj się spowiadać za zarząd, tak? Ja nie jestem przedstawicielem zarządu. Tutaj jakby no, głównie może 5-osobowy zarząd powinien być przez państwa przepytany, dlaczego to się odbywa. Ale jeszcze raz tutaj zapewniam, że naprawdę jeżeli będziemy brali pod uwagę sytuację naszej gminy, nie jest tak najgorsza w porównaniu z innymi odcinkami. No dzięki państwu, no bo tam mówię, te inwestycje powiatowe udają się tylko wtedy, kiedy udaje się uzyskać dofinansowanie ze strony gminy, czyli brat gminy. Bardzo proszę pan. Może jeszcze ja w tym temacie uzupełniająco. Państwo pamiętacie, że bodajże w ubiegłym roku pan Zatwil tutaj przepytywał i prosił o taką informację, czy bylibyśmy skłonni dofinansować kolejny odcinek, a ten kolejny odcinek to był Orłowice-Gierczyn. I rzeczywiście zarząd powiatu złożył wniosek do rządowego programu poprawy stanu dróg, kiedyś nazywanego popularnie schetynówkami, bo ministra Schetyny się rozpoczęło i zarząd powiatu przyjął tą drogę jakby do ewentualnego dofinansowania, bo oni też muszą, oprócz tego, co oczekują od nas w udziale, to również zarząd powiatu i rada powiatu musi tam też swój udział zabezpieczyć. I to było złożone, był jeszcze jeden wniosek, już nie wiem na której gminie, ale niestety w tym rozdaniu te drogi nie uzyskały dofinansowania. W związku z tym, że pojawia się nowy program, bo ten jest już wygaszony,
już w przyszłym roku on będzie inaczej wyglądał, tak jak tutaj mówimy, że pan premier Morawiecki obiecuje, że będzie dużo pieniędzy, to do tego programu będzie złożony, czy już jest złożony wniosek, znaczy naszej drogi i tej drugiej, bo ja też nie wiem, gdzie to jest, bo bardziej się zawsze interesuje swoją drogą niż czyjąś. Także no, działania są podejmowane, natomiast no, ilość pieniędzy w tym roku była ograniczona, w związku z czym nie wszyscy otrzymali. Jeżeli będzie ich więcej, być może otrzymamy, a tak naprawdę otrzymał powiat lubelski, przy założeniu, że my dołożymy się do tego. Takie jest założenie i tak żeśmy się też umawiali. No i tak na marginesie tego wszystkiego oczywiście też powiem, że rzeczywiście byliśmy na Radzie Powiatu. Ja byłem też po to, żeby podziękować za współpracę, bo mimo wszystko ja wiem, że ze swojego działania, że generalnie ludzie widzą tylko to, co nie jest zrobione, bo to, co zostało zrobione, to już tak powinno być, tak? Ale uczciwie mówiąc, na 100% wszystkich dróg powiatowych 92% ma nową nawierzchnię i to również dzięki nam, ale też dzięki temu, że była przychylność, że powiat chciał z nami w tym temacie współpracować. Dlatego były wzajemne podziękowania. Powiat również dziękował nam jako samorządowi za to, że chcieliśmy razem z nimi pochylić się nad tym problemem i doprowadzić do takiego stanu, jaki jest dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa? Panie Burmistrzu, pytanie pod Pana adresem. Rada decyduje o przesunięcia środków na oczyszczalnię. Z oczyszczalni na studię podjęła dopiero pod koniec sierpnia, 30 sierpnia. A to jest sprawozdanie z pierwszego półrocza. W pierwszym półroczu takich decyzji nie było. Dlaczego to zadanie nie zostało zrealizowane? Zadanie nie było realizowane, bo Państwo wiecie, że to zadanie znalazło się w trakcie roku. Nie było w projekcie budżetu. W kwietniu. No to jest w trakcie roku. No w kwietniu, a mamy koniec września. No dobrze. Dobrze, koniec sierpnia. Ale Państwa informowałem o tym, że był duży przetarg na zasilanie kredytowe wszystkich zadań, nie tylko tego jednego. I mieliśmy pewnego rodzaju perturbacje i dopiero na początku lipca umowa była podpisana, w związku z czym nie mając środków, nie można było też ich realizować. Natomiast też Państwo wiecie, że lipiec to jest termin urlopów, pracowników i tak dalej. Ile zadań mamy, to Państwo widzicie. 29 zadań, poważnych zadań i nie można sobie tak tylko jednym zadaniem się zająć. Gradacja zadań jest określona. To, co jest najistotniejsze i najważniejsze. Natomiast w międzyczasie zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli susza. I to jest tylko taki powód. Realizujemy budżet cały rok, nie tylko w pierwszym półroczu. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze w tym temacie? Pan Radny Nowicki, proszę. Proszę Państwa, ja chciałbym też zwrócić uwagę na te liczby, które przytaczał Pan Burmistrz. Dotyczyły one zadłużenia naszego. Przytaczała się dosyć taka intensywna dyskusja kilkakrotnie, czy mamy się zadłużać i wykonywać pewne inwestycje, czy nie. I no, powiedzmy, czekamy do lepszych czasów pod względem finansowym w taki sposób, że nie wiem, nasza gmina z podatków i tam subwencji będzie miała więcej pieniędzy. Przeważyła decyzja radnych taka, że jednak wchodzimy w pożyczki, ja wiem, że jesteśmy zadłużani, ale wykonujemy te zadania głównie, które mają dotacje z budżetów unijnych i w takim kierunku poszliśmy. I też proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wygląda też nasze miasto, ile budynków, część oczywiście jest zrobionych, no, że tak powiem, własnym sumptem wspólnot, ale też... Ale one uczestniczą w tym projekcie? Tak. Jakby nie miały dofinansowania, to pewnie by nie uczestniczyły. Ja cały czas mówię, że mieszkamy w pięknej okolicy. Te nasze dolnośląskie miasteczka są piękne i teraz możemy zobaczyć, jakie się rzeczywiście udekoruje tymi wyremontowanymi kamienicami, w jakim pięknym miejscu mieszkamy. A mam możliwość, miałem porównania w tym roku, bo przyjechałem cały wschód. Także naprawdę nie mamy się czego wstydzić. I teraz należy, tu, że tak powiem, odwołam się do słów Pani Przewodniczącej, tych obietnic przedwyborczych jest sporo. Ja tu naprawdę bardzo liczę na to, że chociaż część z nich się spełni, mam tu na myśli obietnice dotyczące termomodernizacji budynków jednorodzinnych i mieszkań, tak żeby każdy obywatel mógł skorzystać z tego projektu, a nie tylko właśnie w takiej
sposób, jak my je wydatkujemy. I to byłby no, dobry kierunek wsparcia i finansowego mieszkańców, ale też no, zadbania o wygląd naszych miast i miasteczek. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Uprzejmie oddaję pod głosowanie sprawozdanie informacje burmistrza o wykonaniu przebiegu, informacje burmistrza o przebiegu wykonania budżetu gminy Lipsk oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwszy półrocze 2018 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że informacje o przebiegu wykonania budżetu przyjęliśmy jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego, czy też robimy 10 minut przerwy. W takim razie 10 minut przerwy. Po 10 minutach wznowimy obrady. Proszę Państwa, zamiamy nasze obrady po przerwie. Przechodzimy do podejmowania uchwał. Zgodnie z autopoprawką pierwszy projekt dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Proszę Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, propozycja zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 100 tysięcy złotych na zadanie inwestycyjne budowa zgodzi na nieruchomościach zabudowanych budynków mieszkalnych. Jak Państwo wiecie, jest duże zainteresowanie budową tych studni ze względu na sytuację kluczową. Spłata następowała od 2019 do 2028 roku. Jeszcze tutaj powinniśmy zgłosić Państwu poprawkę, bo po paragrafie czwartym paragraf piąty brzmiałby trochę inaczej, ponieważ przy okazji zaciągnięcia tego musimy zmienić, czyli uchylić uchwałę tamtą dotyczącą kredytu budowy przydomowego oczyszczania ścieków. I tam traci moc uchwała numer 42 łamane przez 351 łamane przez 18 z dnia 29 marca 2018 roku. Tak jak Państwa informowałem, na dzień dzisiejszy mamy 25 wniosków na budowę studni dodatkowych oprócz tych 17, które z tej pierwszej kwoty, że tak powiem, podpisaliśmy umowę. Termin jest do jutra składania tych propozycji. Myślę, że jeszcze może być kilka. Dziękuję. Proszę Pan Radny Barszawie. Słyszę, że mam pytanie techniczne, bo wiem, że jest 17 wniosków na jeden rok realizowanych, tak? Tak. W tej chwili mamy 25. Tak. Oprócz tamtych 11, tak? Mhm. Czyli naprawdę nie brakowało pieniędzy na realizację tego zadania. Tak jest. To ja myślę, że trzeba tą kwotę zwiększyć do 150 tysięcy. Żeby wszystkich jakby zadowolić, bo to będzie tak naprawdę trochę krzywdzące. Część zostanie, mimo że ja część będzie czekała następny rok. To jest moja propozycja, nie wiem, czy Państwo jak do tego się odniesiecie. To jest propozycja czy wniosek? Formalny wniosek. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pan Wiceprzewodniczący. Proszę Państwa, jak pamiętacie Państwo, na poprzedniej większej sesji głosowaliśmy wniosek burmistrza, który w pierwszej wersji był taki, że całe pieniądze, czyli 100 tysięcy przeznaczone na dofinansowanie budowy oczyszczalni przeznaczyć na dofinansowanie wielczenia studni. Później został ten wniosek zmodyfikowany. Państwo wiecie jak? Ja i Pani Przewodnicząca i drugi Pan Wiceprzewodniczący byli przeciw. Wręcz zgłosiliśmy w trójkę wotum separatum. A dlaczego? Dlatego, że intencją Komisji Rozwoju było uruchomienie jakby drugiego programu wspomagającego mieszkańców. Jeden program, który już działa i bardzo dobrze działa, i to miał być drugi program. We wtorek na wspólnym posiedzeniu komisji otrzymaliśmy informację od pana burmistrza właśnie, że wpłynęło 25 wniosków na dofinansowanie budowy studni i ani jeden wniosek na oczyszczalnię ścieków.
Z czego to wynika? No, albo z braku zainteresowania, albo zbyt małego nagłośnienia tej sprawy. Ja tu się biję w piersi, pan, panie przewodniczący, też powinien się uderzyć w piersi, że za mało może o tym mówiliśmy, może trzeba było jakiś artykuł jeszcze na ten temat napisać. Myślę, że Rada Nowej Kadencji wróci do tego tematu. Niemniej, ponieważ dofinansowanie wiercenia studni to jest również nasz wniosek, wniosek Komisji Rozwoju. Nie możemy tutaj głosować przeciw, musimy głosować za. A wkolwiek, jeżeli można uzupełnić, ubolewamy nad tym, że właśnie skreślono ten drugi program pomocowy dla mieszkańców naszej gminy. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, ja myślę, że nie ma nad czym ubolewać, bo jak nie ma chętnych, to trzymanie się tylko, że będzie program, no wydaje mi się bezsensowne. No. Chcieliście państwo, ogłoszenie się ukazało i na stronach... Panie burmistrzu, kiedy się ogłoszenie ukazało? No, na początku września. Na początku września, a wniosek został przegłosowany w kwietniu. To coś może nie... Ale przed chwilą tłumaczyłem, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że nie było pieniędzy, ale wnioski można było zbierać. Nie można tak. Po co zbierać wnioski? Wnioski się zbiera po to, żeby podpisywać umowę. Wnioski się zbiera po to, żeby je realizować, kiedy będą pieniądze. Wiadomo, że ta procedura kredytowa będzie trwała. Tak się nie robi w budżecie, panie przewodniczący, z całym szacunkiem. Najpierw trzeba mieć pieniądze, żeby realizować zadania. Zbieranie wniosków dla samego zbierania nie ma najmniejszego sensu. Ogłoszony konkurs, nie ma na dzisiaj zainteresowania, trzeba się z tym zgodzić. Jest duże zainteresowanie wodą. Duże zainteresowanie wodą. Więc nie ma co się upierać, może był zamysł szczytny i nie przeczę. Natomiast jeżeli potrzebujemy na wodę, to musimy wspomóc tych, którzy chcą wodę. Mamy taką szansę i takie możliwości. Pan Nowicki, proszę. Proszę państwa, ja myślę, że nie ma się co spierać tutaj. Wybór między jednym, że tak powiem, rozwiązaniem, a drugim. Najlepiej byłby taki, gdybyśmy nie mieli takiego wyboru i mogli przyznać pieniądze i jednym, i drugim, ale mamy sytuację nadzwyczajną, suszę. Ludzie nie mają wody i idziemy w tym kierunku. Natomiast ja bym proponował, jest jeszcze możliwość złożenia wniosków do budżetu i już jest, nie wiem, do kogo, do następnej rady, ale mamy takie prawo po to, żeby nawet zasygnalizować następnej radzie, następnemu burmistrzowi ten problem i myślę, że rada podejmie, że nie będzie to tak jak, nie wiem, w rozstrzygnięciach rządowych, że tam to, co było, co wymyślił poprzedni rząd, to wrzucamy do szuflad, wymyślamy swoje. Bo problem jest konkretny i ludzie oczekują na jego rozwiązanie. Dziękuję. Jeszcze takie pytanie czysto techniczne. Panie burmistrzu, te wszystkie wnioski o dofinansowanie budowy studni to są oczywiście na tych terenach, gdzie nie ma wodociągu. Oczywiście. Oczywiście, to jest bezwzględne. Czy ktoś pan dał? Czyli ten wniosek mogę zgłosić, tak? On mam jeszcze raz powtórzę. Ja już mam zapisane. Został zgłoszony. Jest zgłoszony. Skończymy dyskusję nad tym projektem. Będzie wniosek głosowany. Wskazanie finansowania. Proszę. Wskazanie finansowania. No kredyt. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym temacie chciałby zabrać głos? To znaczy, jeżeli ja tak tylko informacyjnie, jeżeli państwo przyjmiecie ten wniosek, to od razu automatycznie pamiętajcie, że rady się zwiększają w uchwale, że to jakby z automatu idzie, bo ja dzisiaj przedstawiam 10 tysięcy, ale będzie już 15 tysięcy, tak? Że tak samo z automatu przerzuci się, bo macie państwo już materiały w UTI, tak? Więc tam też zostaną, jest wyliczone na 100 tysięcy, więc będziemy... Państwo musicie przyjąć jakby w założeniu, że już będzie 150, jeżeli oczywiście przyjmujecie wniosek. A my już technicznie po sesji to będziemy poprawić, tak? Bo już teraz nie damy rady tego poprawić. Czyli na kolejnej sesji znowu... Nie. Państwo przyjmiecie wieloletnią prognozę, ale z założeniem, że zamiast tych 100 tysięcy jest tam 150, a cyfry pani skarbnik już dopracuje. Jeżeli przyjmiemy wniosek, rozumiem, automatycznie na dzisiejszej sesji nastąpią autopoprawki w dwóch kolejnych. Tak należałoby przyjąć, że będą autopoprawki, tylko my dzisiaj państwu już w tej chwili nie potrafimy państwu dokładnie to. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? W kwestii tego, tych oczyszczalni ustawowych, wiadomo, że mamy projekt uchwały przyjęty, jest to projekt, który realizuje w gminie. W
każdej chwili można uruchomić jako pośrodki. Także na dzień dzisiejszy mamy go w obiegu prawnym. Tak? Jest to projekt uchwały przyjęty przez Komisję Rozwoju i on obowiązuje. Przez radę. Wniosek. To jest projekt uchwały. To jest uchwała. Przecież Rada to przyjęła. Tak, to jakby się pewnie, że to obowiązuje dalej. Obowiązuje, ale tak jak pan słusznie zauważył, panie przewodniczący, przy założeniu, że są środki. Oczywiście. No. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym temacie chciałby zadać głos? Przed przystąpieniem do głosowania uchwały poddaję pod głosowanie wniosek pana Baszaka. Aby zwiększyć kwotę do 150 tysięcy. Kwotę kredytu na dofinansowanie budowy skomplikowanych i wierconych do 150 tysięcy, tak żeby zrealizować wszystkie wnioski, które zostały na dzień dzisiejszy złożone. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że wniosek zyskał aprobatę wszystkich państwa, został przyjęty jednogłośnie. Poddaję pod głosowanie uchwałę, oczywiście z naniesioną już przez Radę poprawką. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały dotyczy zmian wieloletniej prognozie finansowej. Ja myślę, że nie ma sensu, bo omawialiśmy to na posiedzeniach komisji, tylko wyraźnie trzeba artykułować tą zmianę, która na skutek przyjęcia poprzedniej uchwały nastąpi. Zwiększą się przychody budżetu, oczywiście za duże ilości. Tak. W prognozie będzie, tak? I na budżecie też będzie, bo powstanie deficyt w wysokości 50 tysięcy złotych. Inaczej będzie już miała uchwała. Wszystkie trzy. Czy ktoś z państwa w sprawie tego projektu uchwały chciałby zabrać głos? Oddaję go pod głosowanie z tą świadomością, że zmieniają nam się przychody i zadłużenie. O te 50 tysięcy. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przyjęliśmy jednogłośnie i tym sposobem doszliśmy do projektu zmian w budżecie. Tu widzę, że mamy znowu jakieś autopoprawki. A bardzo proszę. Szanowni państwo, autopoprawka generalnie wynika z faktu, że w międzyczasie odbywały się zebrania miejskie i w sołectwach dokonywano zmian funduszu sołeckich na rok 2018. I tak w funduszu sołeckim sołectwa Brzeziniec dokonano zmiany przedsięwzięcia związanego z organizacją imprez integracyjno-rekreacyjnych okolicznościowych, czyli zrezygnowano z tych imprez w kwocie 1500 zł i przeznaczono na przedsięwzięcie pod nazwą zagospodarowanie miejsca grillowania. W sołectwie Giebuntów również dokonano zmiany przedsięwzięcia i zakupu strojów sportowych, wyposażenia boiska klubu sportowego Sudety Giebuntów w kwocie 2144 zł przeznaczono na zakup okien do świetlicy wiejskiej Giebuntowej. I również w sołectwie Proszowa przedsięwzięcia, organizacja imprez integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych, w tym zajęcia profilaktyczno-integracyjne w kwocie 3599,30 zł zrezygnowano i przeznaczono na przedsięwzięcie pod nazwą zakup zestawów biesiadnych. Generalnie w projekcie uchwały mamy zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków o 329 1621 zł, wynikającego z faktu pisma ministra finansów. Otrzymaliśmy subwencję oświatową przeznaczoną na wyposażenie szkół podstawowych w kwocie 19 621 zł. To są pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Otrzymujemy zwrot podatku VAT w kwocie 310 tysięcy przeznaczamy na udział własnych gminy w zadaniu inwestycyjnym uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy Radzie Wojska Polskiego. Dokonujemy przeniesienia dochodów w kwocie 818 018,75 zł. To jest
przy temu modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych gminy Niemiec przenosimy między paragrafami. Zmniejszamy wydatki na zadanie inwestycyjne przebudowa mostu drogowego na drodze w Mlądzu o kwotę 34 538 34 groszy i przeznaczamy na udzielenie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciąganej przez Dolnośląski Projekt Rekultywacji na realizację zadania inwestycyjnego rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i tu kwotą 1618 zł 34 grosze oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Zdrojowej w Mirsku w kwocie 32 920 zł. Również zmniejszamy wydatki bieżące na remont obiektów mostowych w kwocie 32 080 zł. Przeznaczamy na zadanie inwestycyjne budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Zdrojowej w Mirsku. To jest efekt przeprowadzonego przetargu i większej kwoty od zaplanowanej czy wyszacowanej w kosztorysie inwestorskim. Proponujemy również przeniesienia wydatków między paragrafami w projekcie budowa sieci kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w Giełbutowie w kwocie 264 649 zł 67 groszy. To również mówię, przeniesienie między paragrafami. No i zmniejszamy przychody i wydatki w kwocie 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a przeznaczamy na zadanie inwestycyjne i tu będzie te 150 tysięcy na budowę studni w nieruchomościach zabudowanych budynki mieszkalne. To są te zmiany, które... I w związku z tym plan dochodów się zmieni. Tak, o te 50 tysięcy tutaj wzrośnie. Czy mają Państwo pytania, uwagi do tego projektu uchwały? Proszę bardzo, Pan Radny Nowicki. Ja mam takie pytanie, Panie Burmistrzu. Chodzi o ten w cudzysłowie, zakup zestawów biesiadnych. Czego to dotyczy? Bo to tak można różnie rozumieć, bo dla każdego biesiadnika, czy nas. Nie, to ławki stołu. Ławki stołu na wyposażenie na ewentualne przyszłe biesiadne. Rozumiem. To nie jest zestaw kiełbasa z piwem, tylko... Proszę Państwa, bardzo bym prosił o przyjęcie tej uchwały, zwłaszcza w części dotyczącej dofinansowania, do dodania tej kwoty do budowy chodnika na Zdrojowej. Zakończymy pewien etap starań wieloletnich, że tak powiem, najpierw był problem z wykonaniem projektu, ten się teren przesuwał, nie było projektanta, teraz w końcu zaciągnięcie kredytu, wyłonienie inwestora, która to że tak powiem, oferta przekraczała te 60 tysięcy. No i mamy teraz sytuację, gdzie po dodaniu tych 60 tysięcy uda się ten, mam nadzieję, chodnik dokończyć. Ja w ogóle generalnie uważam, że każdy wylot z Mirska w kierunku tych ulic głównych powinien być zakończony chodnikiem i myślę, że to no, w jakimś najbliższym czasie tak powinno się zdarzyć. Każdy z nas robi. Sukces rodzi się w Ładne domy. Czy ktoś z Państwa jeszcze w sprawie tego projektu uchwały chciałby zadać? Proszę o podniesienie ręki tych z Państwa, którzy są za jej przyjęciem. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, kto z Państwa się wstrzymał. Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Mirsku z dotychczasowym dzierżawcą. I to jest nieruchomość gruntowa, to jest część działki nr 396 obręb do gminy Mirsku. Czy ktoś tutaj z Państwa ma pytania, uwagi? Jeżeli nie, proszę o procedowanie tego projektu. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest przeciw? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt, przy ten sam tytuł. I też chodzi o przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Tym razem jest to działka 234 łamane przez 2 obręb protezyjny GW. Państwa pytania uwagi. Proszę o podniesienie ręki tych Państwa, którzy są za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że
uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy wydarzenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Mielsk na czas obliczony 10 lat. I tutaj chodzi o Giełdów Blok. Omawialiśmy te projekty na komisji. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi, wnioski? Procedujemy uchwałę. Proszę o podniesienie ręki, jeżeli Państwo jesteście za jej przyjęciem. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa jest wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt dotyczy zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielsk na nieruchomość stanowiącą współwłasność osób fizycznych. I tutaj chodzi o budynek Przelej Wojska Polskiego numer 21. Też omawialiśmy to na komisjach, też nie budziła ta sprawa żadnych sprzeciwów i kontrowersji. Ale może ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania lub niejasności. Chcę chętnych do zabrania głosu. Wobec tego poddaję projekt pod głosowanie. Kto jest z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mielsk. I tutaj też nie było żadnych kontrowersji. Sprzedaż lokalu użytkowego przy ulicy Głowackiego 1 w Mielsku. Nie, oczywiście z obowiązującym prawem. Czy są pytania, wnioski? Oddaję projekt pod głosowanie. Proszę o podniesienie ręki tych Państwa, którzy są za. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał? Czy ktoś z Państwa był przeciw? Ogłaszam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. I mamy teraz dwa projekty uchwał dotyczące wyrażenia zgody na zamianę udziału. Pierwszy dotyczy wyrażenia zgody na zamianę udziału w projekcie mieszkalnym nr 33 przy Alei Wojska Polskiego oraz w gruncie w granicach działek oznaczonych numerami 463 łamane przez 1, 463 łamane przez 3. Czy tutaj macie Państwo pytania, uwagi, wnioski? Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I ostatni z projektów przewidzianych na dzisiejszą sesję również wyrażenia dotyczący wyrażenia zgody na zamianę udziału. Tym razem budynek mieszkalny numer 4 w Roszkowica oraz w gruncie w działkach, w granicach działki oznaczonej numerem 230 łamane przez 13 obręb w Roszkowice. Też tutaj nie mieliśmy żadnych wątpliwości na komisjach, ale może ktoś z Państwa chciałby zapytać. Jeżeli nie ma, nie macie Państwo żadnych wątpliwości ani uwag, daję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za jego przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Ogłaszam, że przyjęliśmy uchwałę jednogłośnie i tym samym wyczerpaliśmy punkt 4. Przechodzimy do realizacji punktu 5. To jest do wysłuchania informacji burmistrza o działalności w okresie rządów sesyjnych. Dziękujemy Panie Skarbniku. Szanowni Państwo, w okresie rządów sesyjnych organizowałem grę w Radzie Budowej do sieci wodno-kanalizacyjnej i stacji wyrzucenia wody w Budowie. Była to ostatnia Rada Budowy, gdzie dokonywaliśmy odbiorów i przygotowujemy teraz inwestycje do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Również organizowałem i wziąłem udział w Radzie Budowy dotyczącej przebudowy środowiskowego klubu profilaktyczno-integracyjnego celem utworzenia klubu integracji społecznej. Na zaproszenie prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego brałem udział w spotkaniu z okazji 25-lecia tej instytucji.
brałem również udział w 7 Dolnośląskich Dożynkach Rolników i spotykałem się z panem dyrektorem Tadeuszem Szulcem, dyrektorem oddziału gospodarowania nieruchomościami PKP, oddział Dolnośląski, w sprawie dotyczącej tej przekazania do programu rządowego tej linii kolejowej, którą staramy się przejąć. No, uzyskałem zapewnienie, że jest szansa jakby powrotu do naszych działań, będzie wymagało tej interwencji PKP oddziału nieruchomości we Wrocławiu i pan dyrektor podjął się takiego działania. Wystosowałem odpowiednie pisma w tej sprawie do pana dyrektora. Teraz będziemy oczekiwali, jakie są jego działania. Oczywiście za jakiś czas pewnie telefonicznie przepytamy, co się dzieje w tym temacie. Ale tak jak powiedziałem, pan dyrektor już był w temat wprowadzony i był po rozmowach z przedstawicielami ministerstwa. Uzyskał zapewnienie, że jest szansa do powrotu, czyli do możliwości dalszego przekazywania gminom. Jeden warunek, który tam był postawiony w ministerstwie, że przekazane grunty nie będą służyły budowie ścieżek rowerowych, tylko będą służyły rewitalizacji odtworzenia linii kolejowej. Takie zapewnienie pan dyrektor złożył, bo tak na to się umawiamy. Proszę Państwa, tak jak wcześniej mówiłem, brałem udział w sesji Rady Powiatu Lubelskiego. Wziąłem również udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Euroregionu NYSA, oceniającego projekty współpracy w ramach Interreg 5 Polska-Saksonia. Ocenialiśmy 10 projektów współpracy na pograniczu Polski-Niemiec. Wziąłem udział w posiedzeniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Jeleniej Górze. Tematem przewodnim było zatwierdzenie kryteriów potrzebnych do projektu likwidacji niskiej emisji. No niestety ten program nie będzie mógł być przez nas, nie możemy aplikować w tym sensie, że tam wymagane są wymiana kotłów na kotły gazowe. No i mieszkańcy nie mogą z tego skorzystać, bo po prostu nie ma gazu. Ale tak wracając jeszcze przy okazji, bo tutaj w dyskusji pan wskazywał z tematu dotyczącego termomodernizacji, tak informacyjnie na początku października, proszę śledzić naszą stronę i ogłoszenia, dostaliśmy informację od firmy, która zajmuje się promowaniem tego programu rządowego i ma się odbyć na terenie miejska spotkanie w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych. Szczegóły, czyli godziny, są w tej chwili ustalane. Dla mieszkańców takie spotkanie właśnie informujące, promujące to działanie. Także proszę śledzić, kto jest zainteresowany też również albo indywidualnie, albo z racji też funkcji, no, bo też ludzie nas przepytują. Proszę Państwa, spotykałem się z prezesem spółki Zasada S.A. panem Tomaszem Higielem i z panem prezesem Sam Trasy Narciarskiej. Dotyczy to trasy narciarskich. No jesteśmy, można powiedzieć, na ostatnim etapie uzgadniania prognozy oddziaływania na środowisko. W piątek jest to mówione z panią dyrektor regionalnego, zastępcą dyrektora regionalnego ochrony środowiska we Wrocławiu. No ma być podjęta decyzja, czy ta prognoza jest już właściwa i czy będzie zgoda na dalszą realizację. Także w piątek no pewne decyzje już, albo perspektywy tej decyzji powinny zapaść. Wziąłem udział w pracach Komisji Rady. Podpisałem umowę zlecenie z Zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze na prowadzenie przetargów na zagospodarowanie terenów strefy. No, efektem tego już Państwo możecie na naszych stronach WIP-u, ale również na strefie zobaczyć, jest już pierwszy przetarg na największą działkę, prawie 2 hektary, bo jest podpisany list intencyjny z firmą zainteresowaną uruchomieniem tutaj działalności. Zasady są takie, że wszelkie sprawy związane z zagospodarowaniem prowadzi specjalna strefa ekonomiczna, w związku z czym powierzamy im również przeprowadzenie przetargów na dzierżawę tych gruntów. Ogłosiłem trzeci ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 165 łamane przez 1 w Grudzy o powierzchni 1800 m2, cena wyławcza 21 tysięcy. Ogłosiłem wyniki zapytania ofertowego na usługę odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenów gminy Mińsk. To było zapytanie na miesiąc wrzesień. Złożona została jedna oferta, wysłane zapytanie do 5 firm. Złożył ją Zakład Usług Komunalnej i Transportowej, pan Janusz Kacik. Cena brutto 125 280 zł.
Następnie ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg nieograniczony również na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mirsk na okres 4 miesięcy, czyli do końca stycznia. Również tutaj była jedna oferta, pan Janusz Kacik taką samą cenę zaoferował. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na nadzór inwestorski, zadania pod nazwą remont odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirsk. Procedura w tej chwili trwa. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe na usługę pod nazwą udzielenie kredytu złotówkowego na zadanie termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Mirsk. Zwyciężył Bank Spółdzielczy w Płocku, który zaproponował cenę 64 364,73 zł jako pełny koszt obsługi kredytu. Ogłosiłem zamówienie dostawy instalacji infrastruktury sieciowo-usługowej oraz sprzętu i oprogramowania spełniającego funkcję systemu monitorowania kompetencji uczniów dla dwóch szkół w gminie Mirsk, to jest Zespół Szkół Licealnych Gimnazjalnych i Szkoła Podstawowa w Mirsku. Jest to realizacja kolejnego projektu edukacyjnego. W międzyczasie dokonywaliśmy odbiorów robót termomodernizacji budynku wielorodzinnego Plac Wolności 25-29, remontu dachów Szkoły Podstawowej w Giebutowie, budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Giebutowie oraz remontu drogi Mląd-Przecznica. Jeżeli będą jakieś pytania. Dziękuję. Proszę o wygłaszanie pytań. Proszę bardzo. Mam pytanie co do tej strefy ekonomicznej. Co to za firma chciałaby u nas inwestować na 2 hektarach tej powierzchni? Czy to będzie jakaś działalność przemysłowa? Czy? No oczywiście to będzie przemysłowa. Podstawową funkcją jest konfekcjonowanie chemii gospodarczej. Czyli krótko mówiąc, przyjeżdżają cysterny i urządzenia rozlewają na poszczególne jakieś tam opakowania, buteleczki i to później rozprowadzają po świecie. Tak, tak. No też świadczą usługi dla innych firm, jak ktoś chce konfekcjonować, bo mają urządzenia. Dobrze, kto z Państwa jeszcze? Nie widzę pytań. Wobec tego zamykam punkt 5. Przechodzimy do punktu 6. Zapytania, interpelacje, wnioski. Proszę o zabieranie głosu. Bardzo proszę pan Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Regionu Środowiska zajmowała się też problemem suszy na terenie naszej gminy. I no, chciałbym tutaj na ten temat podać informację na ten temat, to znaczy o zakres wysokość szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim była susza na terenie naszej gminy. Tu komisja udała się do pana burmistrza już w czerwcu i pan burmistrz powiedział, że wystąpił do wojewody Białogoszczyńskiego o powołanie komisji do szacowania szkód. I tu na wniosek pana burmistrza z dnia 9 lipca 2018 roku wojewoda Białogoszczyński z zarządzeniem nr 340 z dnia 11 lipca 2018 roku powołał gminną komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Mirsk spowodowanych suszą. Na podstawie ilości zgłoszonych wniosków i oświadczeń rolników o rozmiarach szkód wyrządzonych przez suszę na terenie gminy Mirsk w miesiącach od maja do sierpnia 2018 roku wystąpiła susza powodująca spadek wzrostu upraw rolnych oraz użytków zielonych do zakładanego przez rolników poziomu. No, według komunikatów z monitoringu suszy rolniczej Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego UKIP na terenie gminy Mirsk suszka jednak nie została potwierdzona. Wobec tego komisja w zasadzie nie miała podstaw do szacowania strat. Mimo tego, z uwagi na to, że w wskazanym okresie na skutek braku opadów atmosferycznych oraz występowania długotrwałych wysokich temperatur, komisja podjęła pracę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i wszystkie złożone wnioski w okresie od lipca do sierpnia zostały rozpatrzone. Dla rolników, producentów pojawiły się ogromne problemy związane głównie z zapewnieniem podstawowej bazy paszowej dla bydła. Rolnicy zmuszeni zostali do skarmiania pasz, które były przeznaczone na żywienie w okresie zimowym.
W lipcu i sierpniu do Urzędu Miasta Gminy Bielsk wpłynęły 22 wnioski podatkowych o oszacowanie szkód w gospodarstwach spowodowanych suszą. Z tego 17 wniosków było od rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego na terenie gminy Bielsk. 5 wniosków rolników posiadających użytki rolne na terenie gminy Bielsk. Łącznie zostały sporządzone 22 protokoły indywidualne do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą, w tym 5 protokołów cząstkowych, które zostały przekazane do Komisji Gminy właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego. W przypadku rolników z terenu gminy Bielsk to obniżenie przychodu nie przekraczające 30% średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym w 3 latach wystąpiło w 16 gospodarstwach rolnych. W jednym gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu cząstkowego sporządzonego przez Komisję Gminną powołaną w Jeżowie Sudeckim wystąpiło obniżenie przychodów powyżej 30% średniej rocznej produkcji gospodarstw rolnych w 3 latach. Wszystkie indywidualne protokoły z terenu gminy Mielsk zostały przekazane do wojewody dolnośląskiego. Łączna powierzchnia upraw w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Mielsk dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym wyniosła 263,92 hektara. Łącznie poszkodowanych zostało 17 gospodarstw z terenu gminy Mielsk na kwotę 327 395,93 zł. 93 grosze. Z tego szkody w uprawach wyniosły 206 064 zł 5 groszy. Szkody natomiast w zwierzętach gospodarskich wyniosły 121 331 zł 88 groszy. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. No i mówię, nikt z rolników nic nie dostał po prostu. No, ten spadek nie był większy niż 30%. Ale jednak mówię, oszacowane były. Dziękuję to wszystko. Ja przekażę to może pani obsługującej radę, tu też to pisma ministra rolnictwa, wojewody. Gdyby ktoś był zainteresowany, można się zapomnieć. Proszę bardzo. Dziękuję za przekazanie tych informacji. No nie są one optymistyczne i nie napawają optymistów. Dziwne, że tutaj na tych terenach nie wystąpiła susza, choćby. Co innego obserwujemy, choćby w płacu, w ogrodach i na trawnikach. Ale też wielu rolników w ogóle nie zgłaszało tego, no ale... bo wiedziano, że i tak z tego nic nie będzie. Bo to będzie miało to samo. A prawdą jest... złe podejście do sprawy. Jak złe? Prawdą jest, że rolnicy skarmiali paszkę przygotowaną na zimę i ona już, można zresztą zobaczyć, jak się jedzie po naszej gminie, osiąga horrendalne ceny, a ponoć na ścianie wschodniej, że w ogóle nie ma tej paszy i tutaj zgłaszają się ludzie stamtąd, proszą o jakiekolwiek ilości tego siana czy tej słowy. Także myślę, że to wszyscy odczujemy, nie tylko rolnicy odczuli, ale my też odczujemy w naszych kieszeniach. Proszę, kto z Państwa jeszcze w tym punkcie, pan Baszek, to już... Czy pani tylko zaniepokoił, jeśli chodzi o to oświetlenie na terenie tej drogi, drodze, na powiatowej drodze, koszt wzrósł tego oświetlenia? Taką ofertę otrzymaliśmy. A o ile? Jaką kwotę? Bo wiem, że tam 24 tysiące jest zarejestrowane. Jest 33 i parę tam już. Więc nie będziemy tego robić oświetlenia w takim razie? Czy na razie, tak jak powiedziałem, ja otrzymałem tę ofertę wczoraj. Więc na przyszły tydzień będę się umawiał z wykonawcą, to będę próbował, jakby to powiedzieć, zmniejszyć jego może oczekiwania, a tą różnicę będziemy proponowali o zwiększenie, tak? Także robić chcemy, tylko no, no muszę porozmawiać, bo może jest szansa, żebyśmy nie dokładali powiedzmy tam 10 tysięcy, a może dołożymy 7, tak? A nie ma innych oferentów, tylko jest 7? Nie. Nikt nie chce tego robić? To nie jest jakieś wydarzenie i kwota dla to by tak można powiedzieć po starej znajomości, ponieważ firma wielokrotnie u nas wykonywała różne prace i tak poprosiliśmy o to, żeby no, złożył nam. Wszyscy są chętni, ale mówią styczeń, luty, marzec możemy rozmawiać.